Dobry wieczór. Witam Cię bardzo serdecznie i bardzo się cieszę, że spotykamy się kolejnego wieczoru. Dzisiaj krótka, może trochę niepoważna, ale myślę, że bardzo, bardzo mądra bajka. Posłuchaj. Otóż były kiedyś dwie żaby. I te dwie żaby, nie wiadomo dlaczego, wpadły kiedyś do miski pełnej śmietany. Jak się da to domyślić, znalazły się w bardzo trudnej sytuacji, dlatego że w śmietanie się bardzo trudno pływa. Ta miska była duża, była głęboka i żaby naprawdę bardzo się bały, że utoną. Ruszały się, pływały, próbowały się dostać do brzegu, nie były w stanie. Śmietana zachowywała się po prostu jak ruchome piaski, jak na wydmach, było jak na bagnach. Im się bardziej ruszały, tym bardziej się wciągały w tą śmietanę i były przekonane, że nie dadzą rady. Po wielu próbach w końcu jedna powiedziała do drugiej: ja mam dość. Cokolwiek robimy, w jakikolwiek sposób próbujemy się ruszać, i tak wciągniemy się jeszcze bardziej w tą śmietanę. Przestaję próbować, bo przecież i tak umrę, więc po co będę się męczyć? Pozwolę po prostu, żeby śmietana mnie pochłonęła i w ten sposób zakończę swoje cierpienia. Tak zrobiła. Przestała się ruszać i śmietana pomału wciągnęła ją w swoje otchłanie i w swoje głębie i niestety żabka zginęła. Druga żabka pomyślała sobie zupełnie inaczej. Będę walczyć do końca. Będę walczyć ile tylko mogę. Nawet jeżeli umrę, to nie poddam się. Będę walczyć, będę się szarpać. Może uda mi się wydostać. I zaczęła machać łapkami, uderzać zadem o śmietanę, uderzać głową, przewracać się na wszystkie strony. Robiła tak godzinami. Jakżeż się zdziwiła, kiedy od tego uderzania, od tego nieustannego machania łapami i uderzania zadem o śmietanę, ze śmietany zrobiło się masło. Wtedy ślizgając się, ale żaba dostała się do brzegu, wyskoczyła z miski i uratowana pobiegła w zieloną trawę i w jej nowy, wspaniały świat. Przeżyła. Jesteś pierwszą czy drugą żabą? Jesteś w stanie uwierzyć, że to bagnisko, w którym jesteś, to będzie kiedyś masło, tylko trzeba je ubijać? Bądź drugą żabą. Przeżyjesz.